Ja mówię w tej chwili bardzo teoretycznie i nie odnoszę się do konkretnych aktów prawnych. Ale też to mniej więcej, co panowie mówić. W zakresie postępowania przygotowawczego trzeba rozgraniczyć trzy poziomy, aby wyeliminować patologie, które są dzisiaj. Tak zwane śledztwa trwałe, areszty wydobywcze i żeby było dużo, to jeszcze i wprowadzić zasadę oportunizmu. Krótko mówiąc, musimy wprowadzić trzy poziomy. Poziom dokonywania czynności faktycznych w postępowaniu przygotowawczym, w śledztwie bądź dochodzeniu. To powinni robić tylko policjanci bądź funkcjonariusze służb. Prokurator nie powinien tych czynności robić, tym bardziej, że jak pokazują badania, w tej chwili prawie 80% robią to policjanci, ale mają to, że często robią to na zlecenie prokuratora. Drugi poziom to jest prokurator, zupełnie inaczej usytuowany, który zajmuje się nadzorem. On podejmuje tylko czynności prawne. Tylko czynności prawne. Krótko mówiąc, jeżeli w wyniku postępowania, przesłuchania czy zgromadzonych dowodów prowadzący śledztwo prokuraty, policjant będzie do wniosku, że trzeba stosować tymczasowe aresztowanie. Akt oskarżenia kierowany jest do sądu wtedy, jeżeli na podstawie żmudnego bardzo śledztwa, w którym przesłuchuje się wszystkich świadków, nie wiadomo po co, sprawy pęcznieją, przecież chyba każdy z nas, jak dziennik, jak adwokat, już w takiej sprawie, kiedy na stole sędziowskim jest 300 ton fakt na przykład, prawda? Pytanie po co? Po co to robić? Przecież prokurator powinien tylko przygotować akt oskarżenia, jeżeli jest oczywiście zdanie, że są temu podstawy, a sąd powinien orzekać. Na pewno Państwo o tym wiedzą, że w Niemczech funkcja sędziego do spraw postępowania przygotowawczego i sędziego, który stosuje, ale została rozdzielona w tej chwili, mamy Verhaftungsrichter. Sędzia, który decyduje o areszcie, nawet nie powinien znać akt. Jest tak zwane mündliche Verhandlung, kiedy to z jednej strony prokurator, z drugiej strony obrońca przedstawiają sądowi fakty i sędzia decyduje w tym, czy aresztować, czy nie. Nie ma tego irracjonalnego utrwalania wszystkich czynności w toku postępowania przygotowawczego. I to jest w największym skrócie założenie tej reformy. Czyli ten sędzia, reasumując, po pierwsze utrwalałby najważniejsze dowody, jeżeli taka była potrzeba, ale jeszcze po co miałby być ten sędzia do spraw postępowania przygotowawczego? Mianowicie po to, żeby kontrolować legalność działania prokuratury i policji. Nie po to, żeby wkrażać postępowanie przygotowawcze. Nie. Nie chcemy modelu francuskiego. Jeszcze raz powtarzam to. Sąd z urzędu musi przeprowadzać dowody. Wobec tego cała ta koncepcja, tak jak komisja kodyfikacyjna popełniła błąd, bo modeluje, zmienia model postępowania sądowego, a nie rusza postępowania przygotowawczego. I wobec tego ja uważam, że to spowoduje, że jeżeli wejdzie w życie ta nowela w takim kształcie, czy tam nieco zmienionym, jak proponuje komisja kodyfikacyjna, to prokuratura się rozłoży, tak brzydko mówiąc, nie będzie w stanie spełniać swoich zadań, które nałoży na nie ustawodawca. Bo wobec tego, jeżeli ma prokurator przedstawiać dowody, to musi ten prokurator iść, który prowadzi postępowanie.